Siemanko, z tej strony Konerski. Dzisiaj bawimy się farbkami. Jak widzicie, swoją gietę pomazałem farbami w stylu Jokera. Już od dłuższego czasu zabierałem się za filmik, gdzie chciałem wam pokazać, jak się kamufluje, jak się maluje swoje repliki. I stwierdziłem, że zwykłe pomalowanie na czarno, potem zielono, położyć liścia i brąz i haki i tam coś jeszcze, no to jest bardzo proste i jak chcecie, to wam to pokażę, ale stwierdziłem, że chyba wolę pomalować tak, jak tu jest. Fajniej wygląda. No inspiracją oczywiście były zdjęcia z internetów, bo tam znalazłem repliki pistoletów i karabinków, które były pomalowane w tym stylu i stwierdziłem, że naprawdę muszę coś takiego zrobić samemu. No i wam pokazać. Do takiego projektu oczywiście oprócz repliki, to musimy mieć troszeczkę farb. Jeżeli chodzi o replikę, to tutaj macie GT G36C od Army, czyli z gaz blowbackiem. To jest replika, którą żeśmy testowali już pół roku temu, no więc doskonale wiecie, jak ona strzela. A jak nie wiecie, no to sobie gdzieś tutaj zajrzyjcie, to będziecie wiedzieć. Skoro mamy już replikę, to fajnie by było mieć jakieś farbki. Niestety w palecie takich normalnych farb kamuflujących nie znajdziecie fioletu. No czerwień jeszcze znajdziecie, biel spokojnie, zielony, czarny bez problemu, ale ten fiolecik to jest ciężko gdziekolwiek znaleźć, w zasadzie go nie ma. Jakieś odcienie różu i tak dalej, trzeba by było z czymś mieszać, to jest farba w sprayu, więc trzeba by było na coś prysnąć, wtedy pomieszać, pomalować, no jest to upierdliwe. Dlatego ja użyłem farb akrylowych od Tamiya, po prostu modelarskich. Są to farby matowe i malowałem całość areografem, więc sobie co ja wam będę gadał, sami zobaczcie. No dobra, mamy już położony podkład, wygląda to całkiem spoko. Z każdej strony żeśmy to położyli tak, żeby nawet wewnątrz troszeczkę było, bo wiecie, jak się odsunie zamek czy coś, to będzie widać te wewnętrzne elementy. Magazynki też żeśmy pokryli, wygląda też ok. Więc ten matowy posłuży nam jako baza. Teraz nie będziemy malować pojedynczo wszystkich elementów, tylko złożymy obudowę całą do kupy, ale bez elementów wewnętrznych i wtedy pomalujemy jako całość. Bazę mamy położoną, zieloną, przyjęła się całkiem spoko. Za chwilę zabieramy się za drobne elementy na brąz. Tak jak w tamtym projekcie, to jest dosłownie przy rękojeści jeden mały element tutaj posmarowany, żeby on wychodził na wierzch i przy kolbie. Dlatego tam też jakoś strasznie mocno nie malowałem tym kolorem. No i zaraz po tym kładziemy na górę fiolet. Tak jak jest na tamtym zdjęciu. Jak już będziemy mieli to pomalowane, wtedy replikę składamy, nakładamy czerwień, tutaj, że niby krew prysnęła czy tam coś, drobne elementy czerwone, drobne elementy na kolbie, no i wtedy biel. I to będzie pędzelkowania z pół godziny, może godzinę. Zobaczymy, jak wyjdzie.
Jak sami widzieliście, trochę pracy było, ale nie było nic strasznego. No, w pierwszej kolejności trzeba rozebrać tą replikę, trzeba powyciągać wszystkie bebechy. Malujemy wszystkie elementy zewnętrzne, obudowy, możemy malować celowniki i tak dalej. W takich replikach to się z tym nic nie stanie. Możemy malować tłumiki płomienia, dźwięku, możemy malować bezpieczniki nawet spusty. Nie ma to żadnego problemu. Natomiast musimy uważać na elementy wewnętrzne, czyli na gearboxy, jeżeli to jest elektryka, albo na zamki, jeżeli to jest, tak jak w tym wypadku, model na Green Gas. Więc po prostu te elementy wyciągamy, malujemy i dopiero jak wszystko pomalujemy, składamy to do kupy. Jako podkład, żeby inne warstwy lepiej się trzymały, poszedł czarny kolor. Zużyłem na całość repliki, bo w zasadzie wszystkie elementy malowałem, niecałe dwie takie pudełeczka. 10 ml, czyli niecałe 20 ml zużyłem na całą replikę. No i tutaj tak prawdę mówiąc nie żałowałem tej farby, po prostu kładłem warstwami, żeby pokryć cały plastik i tyle, no nie? Potem przyszedł czas na bazę. Bazowy kolor to jest olive green, poszła jedna cała takie pudełeczko. Na całość repliki. No z drobnymi elementami od spodu nie malowałem dokładnie, bo wiedziałem, że zaraz po tym te drobne elementy przyjdzie brązowy, red brown, więc tutaj od spodu, od chwytu, magazynek spód i tutaj kawałek kolby jest pomalowany tym kolorem. Na początku nie chciałem tego robić, ale zauważyłem, że w tym oryginalnym projekcie jest taki odcień rzucony po prostu od spodu, od dołu przy chwytach. No i stwierdziłem, że dlaczego nie, fajnie to będzie odcinać. Skoro już to mieliśmy zrobione, przyszedł czas na fiolet. Fiolet też w niedużej ilości został nałożony. Okazało się, że ta farba naprawdę bardzo ładnie kryje i to jest jedyna farba, która nie jest w macie. Ona jest w takim półmacie i co prawda ona nie odbija jakoś mocno światła, ale jak przy świetle dziennym się przyjrzymy, to jest widać taką granulację lekką, która odbija światło. Bo te są takie po prostu typowo matowe, nie? A tutaj jest taki półmacik widać. Ale fajnie się wpisuje w całą replikę. No i na sam koniec przyszła czerwień. Zużyłem nieco ponad połowę opakowania. Najpierw nałożyłem czerwony na całość przodu, potem zmontowałem lufę zewnętrzną. Wtedy pomieszałem czerwony z czarnym, bo chciałem uzyskać taki odpowiedni odcień, żeby jak pomaluję ślady krwi, te kropki, żeby były no po prostu widoczne, żeby się fajnie odznaczały, więc potrzebowałem tutaj przyciemnić ten kolor. I też w tym miejscu próbowałem go lekko rozjaśnić, więc tam delikatnie bielą jeszcze taką chmurkę prysnąłem. No, moim zdaniem wygląda dobrze. Kiedy już wszystko było nałożone, przyszedł czas na szczególiki, czyli wszystkie hahaha, kropki, kreski, piu, piu, piu i inne. To mi zajęło dosłownie 20 minut. To nie było w tym nic trudnego i robiłem to tak sobie po prostu dla beki. Nawet się mocno nie spinałem, tylko po prostu malowałem i tyle. Moim zdaniem wyszło to bardzo fajnie. Może to odbiega trochę od oryginału tam ze zdjęcia, ale to jest po prostu moje malowanie i no zrobiłem jak uważałem, nie? Tak już to miałem zrobione, zwykła gąbka do zmywania naczyń, trochę białej farby. Wystarczyło zamoczyć, wytrzeć o papier, żeby zostawiała po prostu kropki i te takie specyficzne, naniesione jak od pudru, tak jak Joker ma pomalowaną twarz na biało, to jakby od tego pudru w miejscach, gdzie można dotykać broń, czyli chwyt przedni, czy tam kolbę, jak oprzemy karabinek, no to po prostu wszędzie te elementy, które można dotknąć tymi brudnymi łapami, od takiego makijażu zostały popaćkane tymi białymi kropkami. No i moim zdaniem wyszło całkiem spoko. Oczywiście farby modelarskie Tamiya są to farby, które nie są odporne na ścieranie. I po nałożeniu tych wszystkich warstw, gdybyśmy po prostu tak wzięli karabinek i poszli z niego postrzelać, to większość z tych elementów byłaby wytarta w przeciągu jednego dnia. Dlatego na sam koniec trzeba było nałożyć klar, czyli po prostu bezbarwny lakier. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć tą powierzchnię, żeby się nie ścierało, nie uszkodziło. Byłem dzisiaj, postrzelałem sobie z niej, poturlałem się chwilę z nią i porzucałem nią po trawie i po liściach, także nic się nie starło, ani w rękach się nie starło, bo najbardziej to się w sumie obawiałem o tą rękojeść, ale tutaj na tyle dużo klaru nałożyłem, że tutaj się nic nie ściera, nawet szczoteczką próbowałem delikatnie zatrzeć, nic nie schodzi. No ale niestety podczas moich kulanek stała się tragedia i urwałem sobie rączkę przeładowania. Ja już w tamtym filmie mówiłem, że nie wiem jak długo to wytrzyma, a pół roku wytrzymuje. To się da naprawić, bo to nawet taką drukowaną 3D, taką fajną widziałem, taką szeroką, jak od Kałacha wręcz. Będzie działać. Moim zdaniem replika wygląda zajebiście. Naprawdę bardzo mi się podoba. Na początku myślałem, że nie będę w ogóle z tego robił filmu, tylko po prostu posmaruję sobie i będę miał taką ozdobę. Ale w czasie już nakładania kolejnych warstw bazy, jak już fiolet i czerwień nałożyłem, zaczęło to przybierać naprawdę fajnych kształtów. Stwierdziłem, że musi powstać film i muszę Wam pokazać, jak to wygląda. Więc ja z efektu jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Wam też się podoba taki projekt.
No i tutaj pewnie większość z Was zapyta, ile to kosztuje. No mnie kosztowało niewiele, bo jakieś 80 zł? 90? Coś takiego. Naprawdę. No bo wiecie, jeden taki słoiczek kosztuje 11 zł, jak go kupujecie w sklepie stacjonarnym. Jak go kupicie na Allegro, to będzie on kosztował niecałe 8, może 8. Więc takie są potrzebne dwie do pomalowania podkładu. Jedna na bazę, troszeczkę z tej na elementy, troszeczkę z tej na elementy i troszeczkę z tej na elementy i trochę bieli. I na końcu klar. Wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 80 zł. Nie musicie kupować do nich najdroższych jakichś rozcieńczalników, które kosztują za taki słoiczek 15 zł, tylko bierzecie po prostu gorzałę, zwykłą wódę i to troszeczkę dodajecie i ta farba też się fajnie rozcieńcza. Nie musicie mieć aerografu nawet, żeby malować, bo jeżeli go dobrze rozcieńczycie, to ta farba akurat dobrze się rozpływa pod pędzlem, więc jak dobierzecie dobry pędzel, to jesteście w stanie pomalować całą replikę pędzlem, bez problemu. Wiecie, aerografem jest fajnie, bo można chmurki takie robić, nie? Można zrobić konkretny efekt, tak jak plamy, więc to jest o tyle łatwiej, no i szybciej się maluje niż pędzlem, ale wiecie, no jak nie macie, no to co? Można pędzlem. Więc podsumowując, jeśli masz wolną sobotę, trochę farby modelarskiej, stary karabinek, trochę cierpliwości, to możesz stworzyć coś fajnego. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, cześć! No i zanim zaczniecie malować, to musicie wziąć jakąś benzynę ekstrakcyjną albo alkohol, żeby odtłuścić całą replikę, bo jak ona była smarowana silikonami, innymi tłuszczami, innymi tam cudami, to farba zwyczajnie się nie będzie trzymać, nie? Więc to trzeba naprawdę dobrze wyczyścić przed malowaniem. No i to jest najgorsza robota, a reszta idzie łatwo.